Siemano, z tej strony Adrek z kanału Golden Squad. Dzisiaj ze mną jest Black Games oraz Siemanko. Dzisiaj sobie porobimy kilka wyścigów. Chcieliście Monroe, to sobie zagra Vertili Monroe. Kurde, bardziej zna kanał mój ode mnie, no ale dobra. Także tutaj mamy Eurosa wymaksowanego, wynik 420 i Manane, wynik, uwaga, 176. Także dobra. No i tak, i oczywiście godzina gry. Także lecimy sobie dwa wyścig, sprinty. Nie? Tak, dwa sprinty i dwa circuity. Tym razem Witch Centered będzie pierwszym. Nagrywam it, nazwa, no i można... Okej, są cztery osoby, no i lecimy. Monroe. To ogółem jest straszny kloc z tego Monroe. Ciężko bardzo zrobić do niego dyno, aby nie zarzucało i dobrze skręcało. To dyno też nie jest jakieś wspaniałe, jednak na pewno poprawia radość z jazdy tym samochodem i... ogólne jego osiągi. Także Wheat Scented. Tutaj jest skrót na lewo od razu, trzeba o tym pamiętać. Się zmieścić. Ja sobie właśnie zrobiłem na Eurosa, zobaczymy jak to się nie jeździło. Bo strasznie go rzucało. Nie dało się wygrać. A ma na pewno 4. Moja pierwsza rampa zaliczona. Monroe jest o tyle dziwne, że lepiej skręca na krawężnikach niż na drodze. I to bardzo lepiej. Że trzeba się nauczyć nim jeździć po krawężnikach. Aby też z nich skręcać. Ja zrobiłem tego Eurosa w Dyno Tuning, ale tak, że... już się chyba lepiej nie da zrobić. Przedam go i sobie coś innego. Kup sobie Uranusa, albo jak masz to Deluxa. No Deluxa to są te diamenty, nie? Mhm. To jeszcze nie zbierałem. Miałem 31 dni z rzędu i zapomniałem raz. I straciłem. Jednak widzimy, Modro sobie jakoś nawet radzi na tych wyścigach. Nie ma jakiejś tragedii. Zrobiłem 1.11 tutaj. A jaki jest rekord? 1.07, 1.05 topka 1, ja mam tutaj topkę 3, 1.07 w Deluxo. Okej, okay, mamy pierwszy wyścig zaliczony w Monroe. Ogólnie czuć, że to jest klocek, tak samo tak jak LG, jednak coś czuję, że Monroe można wygrywać wyścigi, tylko trzeba się do niego przyzwyczaić. Jak to, jak macie inne auto w garażu niż Monroe, to nie jedźcie nim. Nie jedźcie nim, wybierzcie coś innego. Tylko jak macie Monroe, tylko chcecie je wymaksować, to sobie to dyno przypiszcie, co będzie i po prostu będzie gites, nie? Teraz pojedziemy coś dla Sventuras. Sphinxster. Kochać Disa, pozdro it. Aha. Pozdro it, David. Mamy tutaj też także... mamy też tutaj także Deluxo, tylko że na wynik 367, czyli zakładam, że gościu je maksuje dopiero. Oczywiście bodykit dany z powrotu do przyszłości, mam tak dosyć tego... tego bodykita. Okej, okay, tutaj mamy fajnie skrót na początku. Tu jest niby zakręt, ale po prostu możemy to przejechać prosto, przez pachołkę. O, i ładnie pęknie. Ta budka jest niezniszczalna po prawo, trzeba na nią uważać. Właśnie lubię ją ominąć. Drugi skrót, gdzieś tu blisko jest? Troszkę dalej jest. To jest dosyć ostry powiem zakręt, wam, trzeba też uważać. Powiem wam, że Euros wraz z Venturas się dojdzie. Na razie jest git. Tutaj się poleca jechać na prawo, tam jest potem lepszy wyjazd na prostą, niż tam na boku. O, proszę bardzo. No, jak widzimy, Monroe sobie dało radę tutaj bez problemu. Euros tak samo. Zrobiłem 1.16, a 1.11 topka przez Nika, czy tam 1.12 przez Xensa. No, Monroe tutaj nie ma szans, żeby wbić topkę niestety, bo Monroe jednak słabo skręca. Ale dobra, teraz czas na cyrkyty.
Dwa circuity jeszcze. Pierwszym będzie to Hearty Wally, czyli tutaj jest bardzo ciężki skrót do zrobienia, bo trzeba przejechać bardzo blisko ściany, żeby was nie podbiło na drodze. I ten skrót jest tutaj, o. Na samym początku widzimy, taka cienka uliczka. No i czekamy na Black Gamesa, aż skończy wyścig. Już końcówka. A to tę kadronkę wywalimy, bo słaby wynik ma. Nagrywałem przecież Dino do Deluxe odcinek. Jest na moim kanale już. I to chyba już z pół roku temu było do Deluxe i dalej jest aktualne. Dobra, tutaj mówiłem, że jest skrót i ten skrót jest na samym początku. A go trzeba przejechać mniej więcej w taki sposób. Trzeba sobie te skillsy zrobić. Ale trzeba te skillsy nabyć. Trzeba skillsy nabyć, no. No ja ostatni raz grałem rok temu. No właśnie dublujemy Black Games. Nie dam się tak łatwo. Choć chyba będę musiał. Dasz radę Black Games. Pokaż, że potrafisz jeździć. Ojedź go bananą stokową. W tym momencie właśnie się zblokowałem o bajerkę. To jest banana. Banana musi iść. No ulepszona może by szła. Standard. Dobra. Brakuje. 31 sekund. No, 2 sekundy do topki 3. Tutaj mam topkę 2 w Deluxo. Prawie przebiłem Anotaza. Anotaza, przepraszam, tam 20 setnych do niego. Było tak, że przez jakieś 2 tygodnie miałem topkę 1, ale potem oczywiście włączył się u niego tryhard mode i przebił moją topkę. Ona jest stereo bardzo mocna. Okej, okay, także czas na kolejny wyścig, tym razem ostatni, ostatni już i... Ostatni wyścig. I Las tym Venturas? Wyścigiem... Las Venturas, niech będzie. I będzie nim... Ban Station. Tutaj ten wyścig jest bardzo fajny w jeździe, bardzo go lubię, nawet topkę 2 w Deluxo. No i zobaczmy, jak tym autem się jeździ na tym wyścigu. Tutaj też taki skrót jest mały, tylko trzeba go dobrze wykonać, żeby jakoś zyskać. I on jest niezbędny, żeby tutaj topkę zrobić na tej mapie. Jednak w modelu to nie jest możliwe, niestety. Chyba żebyście bardzo zakręty skracali, to może jakąś tą topkę byście 3 wbili. Monroe czasami zarzuca, jednak da się go łatwo opanować, po prostu dając w drugą stronę skręt. Ja na padzie trzymam praktycznie wszędzie full gas, kiedy jadę Monroe. Oho, lampa mnie lekko podbiła. To właśnie musicie uważać na jakieś lampy, bo jedne są... Nie, chodzi o to, że ta zniszczana lampa mnie lekko podbiła, niestety. Czasami tak się dzieje. Bo zwłaszcza na początku te niektóre takie te drewne. No to jest w ogóle dziwne, że drewniane lampy się niszczą, a jakieś tam stalowe tak, nie? To właśnie będzie dla was ciężkie na początku. 37 sekund zrobiłem. Sekunda do topki 3. Mhm. Także jest to 3-3-3. Zawieszenie jest tutaj race. Na pro go podbija. Okej, okay, Dyno wygląda w taki oto sposób. Jest to best przypisane. Także na best sobie wejdziemy. Układ minus 5. Zawieszenie minus 4, 8, plus 2, plus 1. Opony minus 7,
dacie minus 10, to będzie dobrze skręcać, lepiej niż to, ale będzie strasznie wam obracać, a chyba nie o to chodzi. Hamulce 0 i aero 0, 10. To jest całe dyno do Monroe. I oczywiście macie na końcu odcinku w prawym górnym rogu także ankietę. Co na kolejny odcinek? Wybierzcie mądrze. Ja się z wami żegnam, dzięki za obejrzenie. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i komentarz. Wpadnijcie na kanał chłopaków. A ja... idę montować film, no i go wrzucać, także na razie.